Dopalacze. Sposób na zabawę, lepsze samopoczucie, na to, aby stać się mocarzem. Nic z tych rzeczy. Jedyne, co ze sobą niosą, to straszliwe skutki zażywania, związane z możliwością trwałej utraty zdrowia fizycznego, psychicznego, a nawet życia. W naszym województwie ruszyła ogólnopolska akcja Stop Dopalaczom w Lubuskiem, prowadzona przez Gazetę Lubuską. Z tej okazji w czwartek w krośnieńskim gimnazjum odbyło się spotkanie z uczniami. Wziął w nim udział m.in. specjalista terapii uzależnień Tomasz Bojanowski. Każdy z nas, nieważne czy ma lat 10, 15, 20 czy 50, ma coś takiego jak wolna wola wyboru. I każdy z nas musi pamiętać o tym, że jeżeli będzie dokonywał złych wyborów, to będzie ponosił też konsekwencje tychże. Ja będę ich próbował zachęcić do tego, żeby spróbowali poszukać swojej aktywności, rozrywki w zupełnie innych obszarach, a nie w psychostymulantach. Ale jeśli dokonają innego wyboru, to ja niestety nie będę mógł z tym nic zrobić. Ważna jest wrażliwość, zwłaszcza najbliższych wobec młodych, dojrzewających ludzi, którzy często szukają odskoczni, uciekając w używki. Liczy się również profilaktyka, podkreśla Mariola Gawłowska, kierownik krośnieńskiego sanepidu, który także prowadzi szereg działań związanych z problemami uzależnień. Jeżeli chodzi o naszą działalność, działalność ta prowadzona jest poprzez uczniów, między innymi w środowisku uczniów, ale również rodziców i społeczności lokalnej. Staram się uczestniczyć we wszystkiego rodzaju imprezach plenerowych organizowanych przez władze samorządowe. Są to tak zwane u nas festyny. Prowadzimy punkty edukacyjno-informacyjne, w ramach których każdy, kto jest zainteresowany, otrzyma od nas ulotkę, różnego rodzaju porady może otrzymać. W przypadku dopalaczy ważne jest także uświadamianie osób dorosłych, rodziców i opiekunów. Jednokrotnie właśnie babcie, które w tej chwili opiekują się tymi dziećmi, mają z nimi kontakt, więc uczulałyśmy na to, jak wyglądają na przykład dopalacze. Są to nowości, tak? Ludzie dorośli raczej tym się nie interesują i nie wiedzą. Jak one wyglądają, jakie są objawy, gdzie należy się udać i jak postępować? Postępować należy bardzo szybko, ale rozsądnie, mówi Tomasz Bojanowski. Podkreśla również, że w przypadku młodych osób trzeba postawić na aktywizację młodzieży i odpowiednią organizację czasu wolnego. Tu się absolutnie nie chcę podlizać gminie, ale myślę, że akurat gmina, która jest moją rodzinną gminą, jak patrzę na to, jaką propozycję przygotowuje dla swoich najmłodszych mieszkańców, myślę, że nie jest najgorszą, tak? No bo mamy hale, mamy jakieś orliki, mamy place zabaw. Jeszcze warto by było może pomyśleć nad animacją tego wszystkiego, większą, która by zachęciła i przytrzymała młodych ludzi. To wtedy myślę, że będziemy mogli mówić o sukcesie. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali egzemplarze głośnego komiksu Wojciecha Stefańca zatytułowanego Mocarz. To wstrząsające studium skutków zażycia tego śmiertelnie niebezpiecznego dopalacza. Komiks jest rozdawany we wszystkich szkołach, które przystąpiły do akcji Stop Dopalaczom. Sprawdziliśmy, jak sami uczniowie oceniają spotkanie oraz czy mają świadomość niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą używki. Wydaje mi się, że to spotkanie było świetne. Panie wszyscy przekazali tutaj dużo informacji i dzięki temu możemy wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienia z dopalaczami. Wydaje mi się, że też w naszej szkole jest bardzo często organizowane coś takiego i jesteśmy przygotowywani po prostu do tego. A słyszałeś wcześniej o problemie związanym z dopalaczami? Jeżeli tak, to skąd? Właśnie z tego typu spotkań, czy przede wszystkim z telewizji, z mediów, z prasy, z internetu? Wszędzie można się dowiedzieć właśnie o dopalaczach. O nas w szkole bardzo dobrze informują, przede wszystkim też z mediów. Spotkanie ogólnie było dobre i zrozumiałam, że nie warto brać dopalaczy i innych używek. A czy taka formuła spotkania odpowiada Ci? Tak. Ogólnie rzecz biorąc, to pasuje takie, mogłoby być tak częściej, takie, żeby większość osób zrozumiała, że nie wolno, że nie lepiej używać. I czy przede wszystkim zyskaliście wiedzę, która może być przydatna? No chyba tak. Zyskaliśmy wiedzę, która może być przydatna w życiu. Słyszeliście wcześniej właśnie o takim problemie związanym z dopalaczami? Tak. Skąd? Z telewizji, z prasy, z internetu? Z telewizji głównie. To powiedzcie jeszcze, bo tutaj mówiło się dużo o formie spędzenia czasu, żeby właśnie nie korzystać z używek. W jaki sposób ty na przykład spędzasz wolny czas? Grając w gry, albo jeżdżąc na rowerze, albo jeść. A kolega? Ja też jeżdżę na rowerze i ćwiczę. Czyli aktywny tryb życia. Tak. Czy słyszałaś w ogóle wcześniej o problemie związanym z dopalaczami? Jeżeli tak, to skąd? Z telewizji, z prasy, z internetu? Tak, z internetu i z telewizji. No,
No i jestem temu przeciwko. Jesteś przeciwko? Dlaczego? Tak. Są inne formy spędzania czasu. No też. Może lepiej wyjść na dwór z kolegami niż, no, że tak powiem, ćpać. Nie wszyscy mają jednak taką świadomość, co pokazują statystyki. A te w województwie lubuskim są zatrważające. Szacuje się, że tylko w pierwszym półroczu ubiegłego roku dopalaczami zatruło się aż 160 osób. W ciągu całego roku, według danych GIS-u, lubuskie miało drugi co do wielkości wskaźnik podejrzeń zatruć w kraju. Wyższy był tylko w województwie łódzkim.